On tylko trzymał to na kontach, trochę sobie zużywał, trochę, nie wiem, kolegom rozdawał, a po prostu tym, którzy przychodzili po pieniądze, cały czas oddawał to, co dostawał z nowych wpłat. Jeśli wypłaty były wyższe, trzeba oddać. Nawet nie ma tutaj kategorii winy, czy też świadomości tego, że uczestniczyło się w oszustwie. Wszystko, co powyżej tego, co się wpłaciło, to jest nieuczciwy zysk. Musiały sobie na starość radzić z tym majątkiem mocno ograniczonym, w związku z tym, że zarobiły na piramidzie finansowej, co istotne, nie wiedząc, że jest to piramida. Dzień dobry, witamy Państwa na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Państwa moim gościem jest dziś Piotr Kulesa, analityk grupy. Dzień dobry. Dziś temat nietypowy, mianowicie porozmawiamy o serialu Netflixa Madoff, potwór z Wall Street. To jest historia największej piramidy finansowej na świecie, mianowicie Bernard Madoff był gwiazdą Wall Street, a zmarł w więzieniu, odsiadując wyrok 150 lat pozbawienia wolności. Kwota, którą zainwestowano w piramidę, to 65 miliardów dolarów. Porozmawiamy o mechanizmie tego oszustwa, ale przede wszystkim o tym, co się stało później, kiedy ujawniono, że te pieniądze zostały sprzeniewierzone, że wcale do inwestycji nie dochodziło. Piotrze, ciebie zainteresował wątek odzyskiwania pieniędzy przez syndyka. Czy uważasz, że jego niebanalne, wręcz takie bezwzględne zachowanie powinno być też stosowane w przypadku innych oszustw finansowych, także w Polsce? Może zaczął nie od jego metod, ale od jego skuteczności, czy też w ogóle samego skuteczności odzyskiwania tych pieniędzy dla poszkodowanych, bo w Polsce wiele afer mógłbym wymienić. W większości albo poszkodowani nie dostali nic, albo jakieś szczątkowe kilka procent wartości swoich inwestycji, może 10-20, to już jest tak super, tak? Okej, to powiedzmy... Odzyskują, a tam... Moment, daj mi skończyć, przepraszam. Bo tam, jak w ogóle się słyszy, że taka wielka afera, największa na świecie i tak dalej, ja byłem zaskoczony, jak pierwszy raz usłyszałem, że ponad 50%, wtedy to było w trakcie jeszcze, ponad 50% już wtedy odzyskano dla poszkodowanych, a w tej chwili, jak sprawdzałem, to 88% wartości wpłaconych tych pieniędzy poszkodowanych odzyskano, oczywiście dla tych, których roszczenie uznano, bo tam nie wszystkich uznano za poszkodowanych, niektórzy stracili całość, tak? No dobrze, jak ten syndyk, czyli Irving Picard, doszedł do tego, że tyle pieniędzy, które wprowadzono do piramidy, udało się odzyskać? Znaczy tam obowiązuje taka zasada, że w przypadku piramid finansowych, czyli jeśli coś jest uznane za piramidę, a nie takie zwykłe oszustwo, czyli tutaj, że ktoś, że tylko wypłaty dla tych, którzy zyskiwali, pochodziły tylko z wpłat kolejnych osób, tak? No to u nich jest akurat na ten rodzaj oszustwa jest taki dosyć twarde prawo, że nie wolno na tym zarobić, tak? Że wszystko, co powyżej tego, co się wpłaciło, to jest nieuczciwy zysk, więc to zostanie odebrane. Czy tam można to odebrać tym, to którzy jeszcze, zyskali. To prawda, jeszcze doprecyzuję. Proszę Państwa, syndyk ścigał każdego, kto wpłacił pieniądze i wypłacił więcej. Czyli jeszcze raz, kto wypłacił więcej niż wpłacił, tak. I sięgał po takie metody jak pozew, to było jego podstawowe narzędzie, czyli wysyłał na przykład do wdowy osoby, która zarobiła na piramidzie, pozew na 200 milionów dolarów. Dochodziło zazwyczaj do ugody, bo te osoby pozwane wiedziały, że no, trudno będzie się obronić w sądzie w związku z tym, że tak jak mówisz, regulacje w Stanach są takie, jakie są. I były przypadki, gdzie starszym ludziom pozostawiano na jakąś minimalną kwotę, minimalną jak na zejście z poziomu kilkuset milionów dolarów majątku na przykład do kilku i musiały sobie na starość radzić z tym majątkiem mocno ograniczonym w związku z tym, że zarobiły na piramidzie finansowej, co istotne, nie wiedząc, że jest to piramida. No tak, ale to jest to, co już tutaj przed tym nagraniem ci mówiłem. No i dlaczego tamte osoby miały zyskać? Skoro te osoby, które na końcu wpłaciły, no to z ich pieniędzy pochodziło to źródło tych wypłat. One też nie były świadome, przecież by nie wpłacały, gdyby były świadome, że to jest piramida. To dlaczego tamte miały stracić? Ostatecznie, bo tutaj był taki mechanizm, że ten gość naprawdę żadnych nawet transakcji nie dokonywał, tak? On tylko trzymał to na kontach, trochę sobie zużywał, trochę, nie wiem, kolegom rozdawał, a po prostu tym, którzy przychodzili po pieniądze, cały czas oddawał to, co dostawał z nowych wpłat. Tak, ale większość trzymał na rachunku. Tak, większość trzymał na rachunku, więc jak tutaj, jak rozdzielić, w sensie, dlaczego uczciwiej byłoby według ciebie w takim razie? Ja stawiam pytanie. Ta osoba, która wpłaciła w 2000 roku, to
bardziej mogła stracić, bo może jest młodsza niż ta, która wypłaciła już w tym 2000, a wpłaciła w, nie wiem, w 1980. Nie mam zdania, natomiast wydaje mi się to bardzo ciekawe, bo to, jak oglądałem ten serial, mnie to zaskoczyło, że syndyk, korzystając z tego prawa, wyszedł z założenia, że jeśli, że kluczowa jest wartość netto, wpłat i wypłat. Jeśli wypłaty były wyższe, trzeba oddać. Nawet nie ma tutaj kategorii winy, czy też świadomości tego, że uczestniczyło się w oszustwie. Wydało mi się to bardzo ciekawe, natomiast oczywiście rozumiemy, że są też osoby poszkodowane i trzeba to jakoś zrównoważyć i zebrać jak najwięcej do tej puli, do tej masy i rozprowadzić no, sprawiedliwie, chociaż to, co jest sprawiedliwe, może być dyskusyjne. Ja uważam, że i tak te osoby, które później wpłaciły i nic nie zdążyły wypłacić, to przecież one nie odzyskały 100%. A te, które wpłaciły, wypłaciły z zyskiem, no bo ten gość pokazywał tam cały czas te zyski, mimo że wypłacał z tego, co te kolejne osoby wpłacały, no to one odzyskały chociaż 100% tego, co wpłaciły. Bo tylko to, co powyżej tego, co wpłaciły, im zabrano, a ci, którzy wpłacili później, nie dostali 100%, bo tylko te 88% odzyskali. Ja jestem pełen podziwu dla ich systemu, że tam już 2 lata po wybuchu tej afery około 50% dla tych poszkodowanych, którzy nic nie dostali wcześniej, już właśnie nie zdążyli wypłacić, już odzyskano, a dzisiaj już tam, już jest 15 lat prawie po wybuchu tej afery, to 88% odzyskano dla tych poszkodowanych, bo w Polsce, no to jak mówiłem, to jest kilka procent zwykle, tak? Kilkadziesiąt może. I zresztą skazano gość już zmarł, tak? Ale skazano go, zdaje się, 7 lat po, a w sumie nie tak wcześnie. No ale w Polsce mamy też afery, w których albo się skazuje bardzo późno, albo się nigdy nie skazuje, tylko się trzyma w areszcie, bo to medialnie zawsze można się pochwalić, że kogoś zamknięto. W jakiś sposób zaskakujące jest to, że mechanizm tego oszustwa był bardzo mało wyrafinowany. To była taka sama piramida jak 150 lat temu. Kuszono ludzi wysokim zyskiem, transakcje były nierealizowane, tylko tak jak powiedziałeś, było możliwe, że ten system trwał, bo było więcej wpłat niż wypłat. Tutaj w tym serialu jest kilka takich anegdotek, jak to wyglądało od zaplecza, mianowicie klient, który chciał wypłacić pieniądze z funduszu, czekał na przykład aż tę transakcję, ten dowód sprzedaży udziałów zostanie mu wygenerowany. Generalnie tworzono to na zapleczu, a kiedy jak przyszedł na przykład audytor i trzeba było całą księgę wydrukować, drukowano na gorąco, dosłownie, bo plik kartek był tak ciepły, że trzeba było go wsadzić do lodówki. To są takie anegdoty, jak to jest w ogóle możliwe, że amerykański nadzór tak zaspał i myślał, że Madoff to taka gwiazda, która w przeciwieństwie do innych potrafi ten zysk uzyskać no, tak wysoki i też uzyskać ten zysk także w warunkach bessy, bo okazywało się, przynajmniej według Madoffa, że zawsze jak był krach na rynku, to Bernard Madoff akcje sprzedawał dzień wcześniej. Znaczy nie wiem, jak to się im udało tak długo tego nie zbadać, tym bardziej, że były osoby, które donosiły na niego wiele lat przed wybuchem tej afery. Czy wiele rzeczy na jego korzyść działało to, że on był udziałowcem w Nasdaqu, tak? Czyli tej jednej z dwóch głównych giełd. To miał też firmę, zarządzał funduszem hedgingowym, ale miał też firmę brokerską. Tak, więc powiedzmy, i on tam był jednym z głównych udziałowców, bo tam powyżej 10% miał, więc powiedzmy, że miał takie dodatkowe kredyt zaufania, a na niczym małym go nie przyłapano, więc wszyscy uważali, że no, to jest niemożliwe, że on może takie oszustwo, które mu zarzucano, że mógł tego dokonać. Znaczy inna sprawa, że no nie wiadomo, tak? No, często tak jest, że długo trwa, a później nagle wybucha. Tak, były artykuły też w prasie. Madoff na szczycie, sceptycy pytają jak. SEC otrzymywał kolejne listy, że to jest w ogóle niemożliwe, bo Madoff tłumaczy, że zarabia pieniądze na opcjach, a okazywało się, że ta giełda, na której rzekomo tymi opcjami handlował, miała niższy obrót niż on wykazywał, więc to było... Tak, pytanie, czemu w takich momentach nie były badane te doniesienia. Znaczy, nie mam tutaj wiedzy na ten temat, zresztą ani w tym serialu, ani gdzieś tam w publicznie dostępnych informacjach nie było tłumaczone. Te relacje osobiste na tych amerykańskich szczytach finansowych miały znaczenie, bo to jednak... Tak, że nikt tego nie sprawdził, bo gdyby ktoś to sprawdził, to rzeczywiście z dzisiejszej perspektywy się wydaje oczywiste, że dużo wcześniej dało się to wykryć, tak?
Czy ten serial Cię wciągnął? Polecasz? Czy tam przyszedł? Nieumiarkowanie, jeśli chcesz powiedzieć, że nie do końca, to po prostu czuj się tutaj wolny. Tak, że nieumiarkowanie. Generalnie uważam, że sama właśnie skuteczność... Jestem może sam serial to tam serialem, ale bardziej właśnie przeczytanie o tym, jak tam się odbywa sprzątanie, powiedzmy, po takiej aferze i że to wszystko bardzo szybko działa, tak? Bardzo wszystko się dzieje w stosunku do Polski, to jest dla mnie tutaj tym, co robi wrażenie i polecam o tym poczytać, niż obejrzeć sam serial, bo jest bardziej emocjonalny niż tam gdzieś. Tak, ale dla mnie były dwa wątki ciekawe, ten, o którym mówisz, czyli działalność syndyka i drugi, jak się zastanowić, co się wydarzyło w życiu rodzinnym Bernarda Madoffa, czyli sam Madoff faktycznie przez dekady pławił się w luksusie, natomiast zmarł w więzieniu, dwoje synów nie żyje, jeden popełnił samobójstwo, drugi miał remisję nowotworu, synowa też pozbawiona właściwie wszystkich środków do życia, czeka na jakieś tam resztki, ale raczej nic nie odzyska. Wdowa też zostawiona jej bodajże 1,5 miliona dolarów, co w tych warunkach amerykańskich. 2,5 nawet. Tak. Czyli uważam, że to nie jest tak mało swoją drogą. I tak nie, uważam, że powinna się cieszyć, że jej zostawiono to tak. Chyba, że miał jakieś inne źródło dochodu. Bo... Brat też jest, też trafił do więzienia. No generalnie cała ta historia to w tej rodzinie trwały ślad pozostawiła, no to już na zawsze. Serial nie polecamy. Raczej nie. Polecamy poczytać o historii Bernarda Madoffa i działalności syndyka Irwina Picarda, który był niezwykle skuteczny. I uważam o tym prawie dotyczących piramid finansowych, bo uważam, że warto byłoby to skopiować u nas, bo uważam, że jest słuszna regulacja. I wracamy do tego, o czym często mówimy na kanale, jeśli ktoś oferuje gwarantowane wysokie zyski, to należy... wyjść, rozłączyć się, odłączyć kabel od internetu. Dziękujemy, to wszystko na dziś w tym nietypowym, krótkim odcinku o serialu Netflixa o tytule Madoff, potwór z Wall Street. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia.